Witamy serdecznie szanownych hodowców. Jesteśmy w Żorach, w sklepie Wszystko dla Gołębi Dobkowicz przy ulicy Boryńskiej 44. Chciałbym Państwu zaprezentować mój sklep, do którego hodowców z okolicy serdecznie zapraszam. Jest tu bardzo dobry dojazd, blisko Aleja Unii Europejskiej, główna ulica, z której można bezproblemowo pod sklep dojechać. Gdyby Państwo chcieli spytać, czy jakiś towar jest dostępny, to tu jest numer do sklepu 661 257 400. Można w każdej chwili przedzwonić i dowiedzieć się, czy jaka jest oferta sklepu i czy dany towar, który Państwa interesuje, akurat w sklepie się znajduje. Czynne od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 9 do 13, a po uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość otwarcia sklepu w innych godzinach na prośbę klienta. Zapraszamy. Dzień dobry. Pani Mario, jest Pani tam? Jestem. Pani Maria, która obsługuje szanownych klientów, przemiła osoba, także zapraszamy. Pani jest w stanie polecić Państwu karmy. Mamy karmy kilku różnych firm, między innymi MDM, Eupol, Wessel Laga, Goldwings. Co my tu jeszcze mamy? Dobkowicz. Istnieje możliwość ściągnięcia karmy także na zamówienie według Państwa upodobań. Możecie Państwo sobie karmę zamówić, jaką akurat będziecie potrzebować, jaką chcecie. Produkty. Wszystkie najbardziej popularne firmy: Patron, Renfrid, Bugs, Natural, Benefit, Columbex, Bayers, Prima, Wessel Laga, komponenty. W sklepie też spotykam się z hodowcami, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu, umówieniu przeprowadzam pobieranie próbek od gołębi. Są to próbki wymazów, odchody, które badam następnie u siebie w laboratorium. Tu na miejscu posiadamy mikroskop, możemy w każdej chwili dokonać proste badania parazytologiczne, jeśli stwierdzimy jakieś inwazje, to możemy rozpocząć kurację. Często preparaty tu przywożę ze sobą lecznicze, także praktycznie można dokonać od razu diagnostyki, jak i niezwłocznego przystąpienia do leczenia. To będzie co? Czy to? To? Nie. To. Ile Pan gołąb przyniósł do badania? 5. 5 gąbków i próbka zbiorcza odchodów. Odchody. Dobrze. No, zaznaczymy sobie kolejnym numerem. I możemy przystąpić do badania gołębi. Poproszę numer gołębia. 1823. 1823. 1 przez 1. Dobrze. Proszę do mnie. Ale to wystarczy na jego zdrowie, to nie starczy nic. Witaminy trzeba dawać na bazy, tylko ten problem, ten to jest bardzo dobry, żeby to było. Teraz 496. 496.
Ale a to jest zdrowe, prawda? Zdrowe to możesz potrafić. To może czekać. No właśnie, w tygodniu na drugie wychowanie. No, ale ja trzeba. Ale potrzebuję pan pomocy coś? Na razie dziękuję. Radzę sobie doskonale. Największą pomocą dla mnie byłoby rozładowanie samochodu. Tak? Super. To 25-60. 25-60. Te grzyby długo leczą już. Bardzo długo leczą te grzyby. I tak, grzybica była tylko u jednego ptaka. Ma pan długo? Ja teraz to budynek. To sobie zobaczymy, jak to wyjdzie nam teraz po wtórnym, badaniu. Proszę. 325. Synek ma też nosowe i też dolne drogi od tych ciężko. Dobrze. Dobrze. Wszystko. Wszystko. Proszę pana, dzisiaj mamy sobotę. Wyniki będziemy mieć w czwartek. Proszę do mnie dzwonić do Opola albo tu do pani Marii. Dobrze. Jak pan będzie wygodniej. Dobrze. Okay. Tak, możecie iść. Ten, co pan jednie grub, ten, co dwie wczoraj strzelił, pisze pan. Proszę? Ten, co pan jednie wczoraj dwie strzelił, pisze pan. Tak? Tak. Rysia, tylko ja Rysia, a nie Robert. No to Robert. Ale nazwiska nie pamiętam. A Lewandowski. A Lewandowski. Bajernie wczoraj dwie puknął. Proszę bardzo. Wie pan co, nie oglądałem tego meczu. Ja też nie, tylko przeczytałem rano, że... Że dwie bramki strzelił. Dwie strzelił. Uratował zespół, bo przegrywali 1-0, a 2-1 wygrali na wyjeździe. No niemożliwe, no to jest jednak zawodnik ekstra klasy. Poproszę numer Gołąbka. Dwadzieścia pięć, dziewięćdziesiąt trzy. Proszę powiedzieć mi, czy są jakieś problemy? No znaczy tak zauważyłem, że w tym dwa gołębie, znaczy ta jedna samica, to takie smutne siedziały, nie? A na drugi dzień wszystko jest w porządku. Znaczy tak. Takie, bo były albo coś zjadły jęczmie, albo coś stanę, albo coś takiego, no że... Za sobie sprawdzimy, może coś pod mikroskopem. Proszę go na razie schować i podać następne gołębie. Może jest jakiś problem. A to to jest? Tak. Ma jakiś numer? To jest DVR, to jest 203, dobrze to widzę? 203, dokładnie. 203. A ten tu miał właśnie coś takiego tu w sobie, te 28,90, jak to zobaczy? 28,90, tak. A co miał w sobie? No i tak mi się wydało, że tam miał rzęsiska niezłego tam. Tak? Tam był żółty nalot na podpięciu? Znaczy żółty nie było, taki był. On tak ten coś tu mi się wydaje, że właśnie. No zobaczymy zaraz. Kolejny 1972, tak. I piąty, ostatni gołąbek.
233. Ja nic nie robię, żadne rozrobaczenie, dzisiaj to wszystko będę wiedział. A co one jedzą w tej chwili? Mówi pan, jak taka zmiana zabarwienia wacika? One jadły wczoraj buraki, marchew. A, no to dlatego. Buraki, marchew. To zaskoczony, znaczy ten wacik taki czerwony. Buraki, marchew, jabłko, taki wyciąg, to było to. No i... proszę pana, powiem panu tak, drugi gołąb, który pan podawał, był dla mnie taki podejrzany, jeśli chodzi o trichomonady. Momencik. Mógłby pan jeszcze raz podać gołębia drugiego i czwartego? Bo to 1972. 203 i 1972. 203 jest ten. Zaznaczymy odchody. Numer 2. Pan Lewandowski. Piękne nazwisko. To jest numer 203, tak? Wie pan co? Dlatego proszę pana o powtórne podanie tego gołębia, bo ja mu zrobię szybkie badanie parazytologiczne. Nie podobał mi się zapach, który wydobywa się z fola. Zobaczymy na trichomonady. I jeszcze 1972. I ona jest właśnie takie, i chuda jest właśnie ta samiczka. No, zaraz zobaczymy. No co, słucham cię, nie jestem u weterynarza. Będę patrzył na ten gołębie, dobrze się zadzwonił, bo jeszcze szkolego zobaczymy. Paweł, jakbyś mógł mi nie przeszkadzać? Dobra, dobra. Na fajny dzień. Dobrze, już proszę pana, zobaczymy co tu w prawie piszczy. Gołąbek 203. I 1972.
Proszę pana, nie są to tylko monady. Tu badaniu mikroskopowym nie widzę też drożdżaków. Dlatego niezbędne będzie wykonanie posiewu bakteriologicznego. Szczególnie w kierunku bakterii coli, bo być może one są. Jest troszkę za dużo komórek nabłonka. Aczkolwiek w tym jakieś pojedyncze osobniki trichomonas są w tym preparacie. Czyli do końca nie jest to wynik ujemny. Pojedyncze są, ale bym określił to poniżej jednego plusa. Pojedyncze osobniki w preparacie. Nie nawet w polu widzenia, tylko w całym preparacie. Dlatego jest to, powiedzmy, jak na razie, to nie ma wpływu na stan ptaków, ale będziemy musieli sobie z tym tak poradzić przed rozpoczęciem karmienia młodych, bo nawet takie ilości dla młodych już bywają niebezpieczne. Ale to w momencie, kiedy ptaki siądą na jajkach. Dobrze, czyli kontaktujemy się, proszę pana, w czwartek. Będą już wyniki pełne bakteriologiczne. Może pan do mnie dzwonić do Opola, ewentualnie tutaj do sklepu, do pani Marii. Ja jej przekażę wyniki. Dobrze. I proszę pana, zobaczymy, co będzie, co nam wyjdzie jeszcze dodatkowo. I od tego uzależnimy postępowanie. Nie ma jakiegoś takiego stanu, który by zagrażał w tej chwili życiu gołębi? Jedzą w karmę, biegunki nie ma. Nie ma. No to ostre, czyli tak parę dni możemy zaczekać. Zobaczymy, jakie będą wyniki i od tego uzależnimy dalsze postępowanie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nastąpił, że mi zastępowie, czy tego w ogóle... No się reszta stada może leczyć, ale to... Pokażmy, co tutaj jest. Czyli tak, jest wprowadzone w środki hodowli i takie rzeczy. Czy to te, te... Mówimy o końcu języka, tak? Tak, te, te czarne, mnie te czarne zaniepokoiło. Ale ten, ta końcówka? I te boki. A one nie miały ospy. Chyba co, właśnie czuję tego, jakby nie były szczepione. Czy one ospy nie przechorowały? Pan, jak długo mam ten ptaki? To są gołębie późne. No przed lotami młodymi były gołębie szczepione, ale te nie były szczepione na ospę właśnie. Ten nie był na ospę szczepiony, ale ten za to był na ospę szczepiony i też to ma. Jest tam 6-7 gołębi, które mają. Tak to jest coś. To są późne jesienne? Nie, ten był lotowany akurat na młode, ale on przychodzi na drugi dzień. Najgorszy był, dlatego go... Też tu są podobne zmiany. Też, tylko że te nie mają. Te nie mają tak dużo, mają troszeczkę, a ten ma naprawdę dużo. To właśnie mówię masy. Pana imię, nazwisko? Myszy. MYS CHI. Albo Myszy też może być. No i. Pan Robert. Pan Robert, proszę miejscowość? Gorzyczki. Gorzyczki. Tak. To nam wystarczy. Ile ma pan gołąbków tutaj? Dwa. Ja nie wiedziałem. Dwa gołąbki. Ja... Poproszę numer tego pierwszego. Ten, który pan trzyma, może być tak, pierwszy. Tak. 3120. 3120. Dobrze. Ale tak z doświadczenia sobie to mogło być. Jest jakiś grzyb czy coś? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Widać, że gołębie są po prostu osłabione. Pytanie czym? Czy sezonem i pierzeniem? Właśnie ten akurat... Tamten jest młodszy, w związku z tym no, może być słabszy. On się nawet nie wypierze chyba. A nie było problemu z pierzeniem tych ptaków? Nie było problemu. Pierzyły się wolno i cały czas... A czy pan odchody pan ma od nich? No nie mam odchodów, bo w sumie tak... Chyba, że z tego, że ze skrzynki weźmiemy. Tak, weźmiemy, bo jednak to, że byłoby też coś tu jest. Odchody zbadać. Proszę drugiego gołąbka. Odchody będziemy później. Jeszcze proszę o numer. Nie ma numeru w ogóle. Bez numeru, bez tak? Bez numeru, tak. Gołąb bez numeru. Jeszcze proszę go zostawić. Czyli pan tego gołębia nabył? Tak. A jak dawno? No po lotach.
To byłem... W zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku to były późne, młode, do rozchodu to nie miało być. I on taki był słabszy od początku, czy miał formę? Nie, nie, miał. To teraz tak się stało. Ja nie patrzyłem do buzi, także szczerze. Ja bym sobie go jeszcze zobaczył. O, jest fajnie wypełniony, nie jest, nie jest wychudzony. No są wszystkie ładnie wypełnione. Tak jak gołąb w okresie zimowym. Nawet taki to jest bardziej zaokrąglony. Pan go będzie lotował, czy pan będzie trzymał go w rozpłodzie? Miał być rozpłodu, no, ale nie wiem, czy to w ogóle warto. 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 Także nie. Jest fajny gołąbek. Musimy go tylko troszkę wzmocnić, ale nim go wzmocnimy, to wykonamy badania bakteriologiczne i zobaczymy, czy tu nie ma jakiegoś problemu. Być może jest tu jakieś obniżenie odporności. I dlatego są takie. Ja przypuszczam, bo te gołębie to są zmiany. Od mistrzów, a mistrzowie antybiotyki, także przypuszczam to. Wie pan, powiem panu tak. Mistrzowie, czy nie mistrzowie, inaczej traktują gołębie, które są gołębiami do lotu i które zostają w hodowli, a inaczej te, których się zamierzają pozbyć i idą do sprzedaży. No, nie ja, pierwszy to... raz coś takiego widzę, ale tak, to jest rzeczy się zdarzą. To jest po gołębiach lotowych akurat. Polotowych. No, także tym bardziej może to być bardzo wartościowy gołąb w hodowli. Należy mu tylko pomóc, a nawet to, że dzisiaj jest on troszkę w słabszej formie, to nie wyrokuje, że będzie on taki przez cały rok. Miejmy nadzieję, że uda mu się pomóc. Jakby się to wyleczyło, to... Ja napiszę odchody. Odchody i proszę pana, postaram się coś pobrać. No. Tylko proszę o jakieś pojemności. Ale są w ogóle jakieś tu odchody w sprzęcie? Są, dobrze, to pobierzemy do prawki. Ja już sobie sam pobiorę. No to przynajmniej będzie pewno, że to na pewno są od tych ptaków, a nie od innych. Znaczy ja to jakoś siwka dlatego wziąłem ze sobą, bo jak wypuściłem gołębie jesienią, syn, bo syn lotuje. Tak. On ma 11 lat w tym roku. To ten gołąb najsłabiej fruwał. On siadał po prostu. Tam to normalnie chodziły, a ten on siadał. Czyli ten gołąb... Był wyraźnie słabszy. Był słabszy i w lotach też był, zawsze przychodził w poniedziałek. Tak. Czyli coś tu bolało. No ale one dostały po pierwszym trudnym locie dostały jakby no, chorobę i... A jaką chorobę? Chorobę mowy? Nie wiem, no, jak się to tam mówi, ja nie wiem, czy to jest choroba, czy to... To wymioty, no. I co, wyprowadził pan z tych wymiotów w głębie? Tak, były wyprowadzone, pierwszy lot bardzo fajnie siadały, nawet czołowe konkursy, ale później... Mnie nie było w domu, a syn no, na rusztach gołębnik i powiem, że jak sypał karmę młode, no jak to się prowadzi, były głodne i trochę karmy wpadało pod ruszta, czyli nie dostały to, co miały dostać, były słabsze, no i potem już słabiej usiadały, nie? Ale, no ale są. Także, no dopiero drugi rok, no bo on miał 9 lat, to zaczął lecieć gołębiami. To leciał fajnie, jednego gołębia stracił, jako 9-letni chłopak, a mnie nie ma w domu. Czyli głównie syn się opiekuje gołębiami, tak? Syn. A z tym, to ja się trochę boję, jestem czarnym bojarzem, kiedyś kupił worek karmy i hodowcy mi powiedzieli, gdzie tam taką karmę dobrą młodym gołębiom, groch tamten, nie, one ci zachorują. Ja ten worek dałem do piwnicy, a tam nie ma wentylacji w tym jednym miejscu. I ona mi się wydaje, że ona trochę zagrzybiła ta karma. I czy ja właśnie od tego też to nie jest? No właśnie nie wiem. Czuł pan charakterystyczny zapach pleśny? Minimalnie, ale jakoś tak nie wiem. Stęklizny? No, tak? Nie tak, nie fest, ale tak przypuszczam, że to mogło być. Mogło być to przyczyną. Być o, jak najbardziej. Bo ja tak szukam po tym, gdzie... Toksyny pleśni są, proszę pana, silnie toksyczne dla ptaków. A mniejszy zapach powodują dużą immunosupresję, czyli osłabienie odporności, co się odbija potem na formie. Może to być też to. Zwrócimy na to uwagę. Na razie poszukamy problemów bakterii. Czy też taki jeden błąd, co popełniłem, to no, syn tam nieraz gołębi coś namieszał. Jakiś tam czosnek, tak. Ale gołębie jak na rusztach są.
I jak one wrzucają, no to potem się nazbiera na przykład pół worka pod rusztami. Ja kiedyś ruszta podniosłem i one zawsze dziuba. I też przypuszczam, no i dlatego takie dwa błędy moje, co ja zrobiłem, bo syn nie popełnia błędów. On ma 11 lat w tym roku, ale on naprawdę wszystko dba. Perfekcjonista. Błędy to popełniam ja, zawsze przy dobrze. No, tak, no to fajnie, że ma pan takiego syna, ale zrobionego. Ale... A ja postaram się pomóc zdiagnozować te ptaki i doprowadzić się do tego. Kiedy pan panuje? Właśnie chciałbym je wyleczyć i parować tego gołębie, bo w lutym? Te rozpłodowe, żeby poparować już, nie? Bo tam 26 gołębi na czy jeszcze w styczniu? Nie, no w lutym. W lutym, połowa, początek? Tak, końcówka, bo jeszcze muszę gołębi postawić szybko. To, o, proszę pana, to jeszcze takie plany inwestycyjne, to mamy jeszcze dość dużo czasu. Proszę wytrzymać jakoś do czwartku, w czwartek będę już dość dużo wiedział. Dobrze. I podejmiemy działania. No tak, no, tego gołębie mu 14 dni temu mu odrobaczyłem. Raz, tak. Jeden dzień pół tabletki, na drugi dzień pół tabletki, po 14 dniach pół tabletki jeszcze dostały, nie, no i to... To ja sobie zanotuję, że są już odopatrzone. Tak, ale jeszcze jedno takie, bo ja żebym się tak zmartwił tym grzybem, przypuszczam, że to będzie może ten grzyb i zacznę podawać gołębiom fungi. Fungi sól, bo tak zapytałem, bo na 20 mamy takiego też pana Merka i tak zapytałem o grzyby, co na grzyby się podają, no i tak powiedział, że kupują to, no i tak... Fungi, dobrze. Fungi, dlatego na pewno tam wywory to będą miały, bo one to już dostawają z piąty dzień. Dobrze. Tam jest na grzyby, na... to się to przenika w nerki, w przedmotrowie. Tak, to jest środek na jodku potasu. Ale po działaniu przeciwgrzybiczym. Przestać, czy to by było dobre, czy dalej. Jeśli pan zaczął kurację, powinien pan ją dokończyć. Jak długo pan podaje? No od teraz już będzie jakiś piąty dzień. Piąty dzień, no szpan tak do siedmiu proponuje. I po siedmiu dniach proszę zakończyć i cierpliwie poczekać na wyniki badań. Dobrze. Dla mnie to jest cenna informacja, że są pod wpływem środka przeciwgrzybiczego. Bo gdyby nie było grzybów, to znaczy, że po prostu zostały one już wyleczone. Dobra. A mogły być. A zapodobał jeszcze pan doktor na grzyciska? W tej chwili? No jakby była możliwość. Chciałby pan, żeby pan jeszcze dodatkowo sprawdzić? Tak. To muszę jeszcze raz pobrać wymazy, ponieważ te, które pobrałem wcześniej, są przeznaczone do badania bakteriologicznego. I w pierwszej kolejności takie badanie muszę zrobić posiew, a dopiero potem mogę ewentualnie sprawdzić. Numer gołąbka. To jest bez tego. Bez numeru. Proszę bardzo. Ja też dopiero zaczynam uczyć też chodzi o tak, proszę puścić. Ten, no drogi odechowo góry to musi... To pokażmy bardzo, że ja tutaj... A jak to jest z dołem? Jak mam na przykład fes otwiera, to czyli to jest dobrze, czy to jest źle? Na dole, jak on fes pulsuje. Mówimy o krtani, tak, która jest wejściem do tchawicy. Tak. Ona ma być ściągnięta, czy ma być... No, proszę pana, nie może ziać. Chyba, że gołąb jest w tym wysokiej temperaturze i po prostu się chłodzi. Ale w tej chwili jest to normalne zachowanie fizjologiczne. No, gołąb po prostu tak oddycha, tak wygląda proces oddychania. Czyli tu nie ma nawet silnego przekrwienia, barwa jest fizjologiczna, zachowanie krtani, tchawicy, takie jak powinno być. Dobrze. Mamy pierwszy wymaz, proszę jeszcze drugi. Pamiętam, jak to dziecko... I bez numeru, a to napiszemy sobie drugi gołąbek. 31-20. 31-20. Dobrze. Proszę puścić. Czy one są na czczo? Coś jadły dzisiaj. Dostały. Niedobrze. Proszę pamiętać, że do badania przynosimy gołębie na czczo. Wtedy mamy większe szanse, że coś jest tutaj znajdziemy. Bo my musimy zebrać ten pierwszy śluz, który znajduje się na błonie śluzowej. Jeśli pan poda karmę, to on schodzi w dół przechodu pokarmowego z ziarnem. Po prostu ziarno wyczyści nam tą błonę śluzową. No ale to człowiek pierwszy raz i no teraz będę wiedział te rzeczy. Tak, tak to jest takie, taka jest... reguła w zasadzie, którą powinniśmy przestrzegać. Na pewno to nie jest ten pierwszy, ostatni raz, także teraz już będę wszystko wiedział. No zobaczymy, jak wyglądają trichomonady i czy one w ogóle są. Jest coś takiego, jest to możliwe, że na przykład, bo kiedyś ja byłem tam u nas u weterynarza,
Bo nie wiedziałem, że pan tutaj do pola mi się nie chciał jechać. I na przykład wziąłem tam 8 głębi. Dwa miały, a 6 nie miało. A na przykład jest to jedno stado. A co miały? Rzęsistwę. Tak. Dwa miały, 6 nie miało. Tak, tak. Jest to możliwe, że na przykład powiedzmy w stadzie 2 mają, a 40 nie ma. Bo tak. To jest mi się wydaje, że to zaraźliwe, albo? Proszę pana, jest możliwe. Czasami zdarza się, że nawet po leczeniu możemy znaleźć u jednego, dwóch gołębi, a pozostałe nie mają. Jak znajdziemy u jednego, to czyli to następne znowu się zaraża na nowo. Tak, proszę pana, w tej chwili już mogę panu powiedzieć, że ten gołąbek pierwszy, który pobieraliśmy bez numeru, jest zainfekowany rzęsistkiem. Jest to dość dużo. W mojej 3-stopniowej skali jest to inwazja na 2 plusy, czyli taka powiedzmy średnio obfita. Na pewno do leczenia. I to już może mieć wpływ na ogólny stan gołębia. Na pewno nie jest to bez wpływu w każdym bądź razie. To był pierwszy gołąbek. No, mamy dużo trichomonad. Zobaczymy teraz drugiego gołąbka. No, drugi gołąbek podobnie, z tym, że mniejsza tutaj ilość pasożytów, określiłbym to na 1+. W takim przypadku można by było poczekać jeszcze i zrobić kurację, jak zniosą jajka, ale ze względu na to, że pan będzie dość późno parował, bo praktycznie za 1,5 miesiąca, a różne nasilenie jest tych pasożytów u różnych ptaków, zrobimy kurację już teraz, jak najwcześniej. Bo najlepiej, mogą być później parowane, to tam... Nie, to nie wpłynie na termin parowania. Jeśli to jest koniec lutego, to nie będzie to miało żadnego wpływu. A przynajmniej zdejmiemy z gołębi jeden bagaż, jakim jest rzęsistek. Na pewno będą się czuły lepiej. A przy okazji, jak będziemy mieli już pełne wyniki badań, to będziemy mieli wgląd w ogólny stan zdrowia i odpowiedź na to, czy na tym zakończymy kurację, czy jeszcze będzie jakaś kuracja niezbędna. Dobrze? Odchody mamy, co prawda mało jest tych odchodów, ale do tych podstawowych badań nam wystarczą. Wymazy z badań bakteriologicznych są, trichomonady są i to już wpisuję do notesu, że stwierdzono u gołębia 31, 20 i bez numeru. Bez numeru miał na 2 plusy, 31, 20 na 1 plus. A jest jakaś możliwość, żeby przeprowadzić bez antybiotyku, czy to musi być podany antybiotyk jakiś? Tak, jest możliwość. Powiem panu, że ja podaję środek przeciw trichomonadom na bazie naturalnych wyciągów roślinnych. Jest to środek bardzo skuteczny, mimo że jest to środek pochodzenia roślinnego. Dodatkowo zawiera odżywkę jelitową i probiotyk, czyli przy okazji bardzo skutecznie leczy trichomonady, równocześnie usprawniając procesy trawienia, co się odbija zaraz na ładniejszych odchodach i zabezpiecza przewód pokarmowy przez bakteriami chorobotwórczymi, ponieważ zasiedla ten przewód bakteriami probiotycznymi. Dlatego ten środek polecam. Zaraz tutaj panu ten środek dam i myślę, że od razu pan zobaczy, że już będą gołębie w lepszej formie. Po tej kuracji poda pan tym ptakom jeszcze przez 2-3 dni witaminę AD3E. Ja akurat mam witaminę AD3EC, co w tym okresie też jest fajne, bo tej witaminy C na pewno w tej chwili te gołębie mają mniej niż w okresie letnim. Poproszę numer gołębia. 3016. Pobieramy wymaz. No tutaj przyszedł, to takie kopiórko ma ostatni, nie do końca fajny. A jak przyszedł, to pan nie miał tego gołębia przez jakiś czas? No z 8 lotu się zawiesiłem. A, i co, gdzieś poza głębnikiem? Tak. I po jakim czasie wrócił? No, wrzucił w październiku. Proszę. Co tam jest?
Stan zapalny, tyle mogę powiedzieć. No właśnie, ja troszeczkę miałem z nogą problemy i się zatelił. Proszę, drugi gołąbek. 924. No, jeszcze nie jakiś nieżyt tu jest, proszę pana, bo to wyraźnie było czuć na pobranej próbce. W związku z tym... Dlatego wziąłem ten właśnie te, co mam do nich wątpliwości. No, to samo? To podobnie. No jak one są razem, no to... Iluletnie to są ptaki? Dwuletnie. Półlatki. Proszę kolejny. 30-49. To jest najciekawsze, że wcześniej tam się i ich pokolenie się dość tam pokazywało, a teraz ten rok był taki, no ja troszeczkę zarypałem sprawy zdrowotnościowe. Okej, okay, proszę. Ten też miałem 946. I ten też robił przede wszystkim te 500, 700, a ten rok no zrobił ze 700, z 2700, ale tylko z 2700. Wcześniej potrafił zrobić. Też zły? Też zły. No to znaczy, że z cały gołębnik. No są wszystkie z jednego gołębnika, tak? No powiedzmy częściowo rozdzielone. Piąty gołąbek? A to może jak pięć ich jest, to tego jednego zostawimy. Możemy wziąć sześć. Nie ma problemu. Jest to. To wszystko jest 30-13. 30-13. Samiczka z innego gołębnika, praktycznie połączonego. No tu jest troszkę lepiej. Ja wiem, że nie jest zarazem do końca, bo ja po prostu wiem w tym momencie, że tam jest silnego o to. Nie dbało się, bo chodzi na gonie, nie umiała podrawienia, więc dawałem jedzenie z odległości, albo ktoś tam wchodził. Czy nie miał pan wglądu na bieżąco? Nie wiem, 30-31. Formę 30-31. Znaczy one jako tak masę, uwierzenie w miarę wszystko jest okej, okay, ale... Odchody, wszystko jest okej, okay, nie? Ja tam więcej się nie sugerowałem, bo ja po prostu naprawdę nie było rzeczy do załatwienia. Tak. Nie chcę się bardzo w to wcisnąć. Okay. Ten jest tak w miarę, tak? Tak, tu... Trzy tylko. Nie mam podejrzenia jakiegoś nieżytu, ale te pierwsze jak najbardziej. Myślę, że tu coś znajdziemy. Jak nie trichomonady, to może bakterie chorobotwórcze, grzyby raczej nie. To może, bo grzyb, naprzeciw grzybom to dostały. No, dlatego bardziej bym się spodziewał pasożytów lub bakterii chorobotwórczych. Proszę pana, czy chciałby pan, żebym panu zrobił badanie patologiczne tych pierwszych gołębi już tutaj na miejscu i pan by ewentualnie jakiś środek wziął? No jakby było możliwość, to dajmy radę. To proszę jeszcze dwa pierwsze gołąbki do jedynazu i sobie panu na poczekaniu. No to wiadomo, że trzeba by parazytologię. To był ten 924? Ten? No jaki pan poda, to tak. To znaczy nie wiem, który by miał ten. Pierwsze dwa, 924. No to ten. To jest akurat był drugi gołąb. No bo to właśnie pięć korpusów pod rząd, potem niedaleko od domu chodził po placu u tego, potem znowu zrobił dwa konkursy, znowu był problem, więc... I proszę jeszcze tego, który był poza gołębnikiem. Jaki to numer? 30-16. Pierwszy. 30-16. No być może, że to właśnie to jest ten problem, że gołębie przyjdą po zatku i człowiek tam nie dopatrzy i potem jest... Proszę.
wyczuwał na odległość. A w ogóle badania gołębi albo coś takiego? Przed chwilą akurat pobierałem próbki. Tutaj? Tak. Nie ma problemów, możemy się umówić na konkretny dzień. Proszę przez panią Marię, bo pani Maria zawsze wie, kiedy ja tu jestem. I wtedy więcej, żeby przedzwoni do pani. No to znaczy więcej czy mniej, to już nie ma znaczenia, jak już tu będę, to wtedy 8. Mniej więcej pan będzie wiedział, w jakim dniu, w jakich godzinach będzie pan miał czas, pan to zjedzie i pobiorę do pana. Za panią. Dobra, musi no bo teraz już mam ten czas, żeby to trzeba było robić. Nie? No, już tak się zaczyna, no, czyli jest, powiedzmy okres przygotowania do rozpłodu. No właśnie, właśnie. Bo to już tak hodowcy połowa lutego. No niektórzy już mają poparowane. A niektórzy już mają poparowane, no, oczywiście. Także no, a niektórzy dopiero w marcu, także no jest tego czasu dość jeszcze sporo. Jeszcze, jeszcze. Także zapraszam. Do pytania. Czy w pana probiotyku, w tym probie 11, tak? Jest tyle samo szczepów bakterii, co w tym nowym produkcie probio, Aminofortek? Więcej, bo w próbie 11 jest 11 szczepów. W próbie 11 jest 11 szczepów? A to 8 chyba, tak? A w Aminoforte są 3, 2. Dwa szczepy tylko. Aminovitax, nie Aminoforte, tylko Aminoprotex. Aminoprotex, tak. Tak. Aminoprotex, tak, dokładnie. Dwa szczepy. Dwa szczepy. No bo to jest preparat złożony. Aha. To nie jest typowy probiotyk. To jest preparat, który w jednym ze składników jest, są szczepy bakteryjne. On ma zupełnie inne zadanie, bo on ma głównie zadanie wzmacniające. Przy okazji zasiedla. Natomiast probie 11 jest typowym probiotykiem, gdzie chcemy szybko, skutecznie zasiedlić przewód pokarmowy. I wtedy jest więcej szczepów i większa możliwość zasiedlenia. I przeżywalności przede wszystkim szczepów tych saprofitycznych, ze względu na to, że jest ich dużo, nawet jak niektóre są bardziej wrażliwe i nam gdzieś zginą pod wpływem różnych środków dezynfektantów, które dają hodowcy, to nasza część ich pozostanie. A bo pan w tym roku pan zaprezentował tą formę nową, nie ten Sedofix. Sedofix, tak. Sedofix odpowiednik, jest to odpowiednik Sedoholu. Tak. Także zawiera wszystkie te substancje aktywne, które zawiera Sedohol, plus jeszcze troszkę wyciągów ziołowych z Dalekiego Wschodu. Także wyciągi wzmacniają tylko działanie tego produktu. Dość duża wydajność i dla hodowców, którzy stosowali Sedahol, myślę, że wiedzą jak go podawać, kiedy podawać. Nie jest to żadna nowość. Cena bardzo przyzwoita i dostępna. A mam takie pytanko, ten Sedofix można łączyć z formą zdrową trobajnerki, czy nie? Można, można łączyć. W takich samych dawkach? Jak nie, wtedy musimy zastosować pół dawki, ze względu na to, że jest podobny skład. Różnica polega tylko na wyciągach ziołowych. Są to zupełnie inne zioła, bo w formie zdrowa wątrobanerki są zioła tutaj nasze europejskie, a w Sedoficie są zioła z Dalekiego Wschodu. Natomiast substancje czynne są te same, w podobnych stężeniach, dlatego gdybyśmy chcieli połączyć, to połowę dawki jednego, połowę dawki drugiego. A wiele osób? No to dziękujemy za uwagę szanownym hodowcom. Zapraszamy do skorzystania z oferty sklepu. Możecie Państwo dzwonić, przyjeżdżać. Gdyby nie było jakiegoś produktu, który stosujecie, to możecie złożyć zamówienie. My ten produkt dla Państwa ściągniemy.